Pyta.pl, już za chwilę demonstracja przeciwko kredytowi 0%. Znajdujemy się pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mordo. Nie ma jeszcze nikogo. To nie to ministerstwo. Znajdujemy się pod Ministerstwem Rozwoju i Technologii, czyli chyba... Tak, pod właściwym ministerstwem znajdujemy się. Tutaj za chwilę odbędzie się protest 0% szans na mieszkanie. Wiemy o nim, bo dostaliśmy ulotkę na zeszłym proteście. Tak więc chyba może być taki argument, jakby nas chcieli wyrzucić, że nie można nas wyrzucić, bo zostaliśmy zaproszeni. Jest z nami Andrzej z Q, jest z nami Mikołaj. Mikołaja może nie pokazujcie, bo więcej żadnej roli nie dostanie, go spytą, zobaczą. I jest też bardzo wiele rozmaitych organizacji takich czerwono-bojowych. Widać inicjatywę pracowniczą, widać co tam jeszcze było. Jest Grupa Wschód, jest Specjalny Kongres Kobiet, Miasto Jest Nasze, Inicjatywa Pracownicza, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, same sprawiedliwe i słuszne i zbawienne organy, organizacje. Tak, uważam, ale dwa słowa, pan organizator z Miasto Jest Nasze, w koszulce Slayera, Angel of Death. Witam serdecznie, dziękuję, że jesteście. Tak. Patrzcie, jak miło, dziękuję, że jesteśmy. Zamiast wynocha, to dziękuję, że jesteśmy. Zostaliśmy nawet prawie że zaproszeni, bo mamy ulotkę. Ale my nie z ulotki chcemy czerpać wiedzę, tylko od was, organizatorów i demonstrantów. O co chodzi dzisiaj? Chodzi o to, że kolejne pieniądze publiczne zostaną wydane na rozwiązanie problemu, którego tak naprawdę tylko pogłębi. Chcielibyśmy, żeby pieniądze, te 21 miliardów, które są... No rozumiem, 21 miliardów to jest kwota, jaką wyliczyliście, która ma trafić do kieszeni banków z tytułu tej ustawy. Tak jest. I do deweloperów, którzy tak czy inaczej, nawet jeżeli byłyby to przecież budowane mieszkania na tani wynajem, ci sami deweloperzy będą budowali nam te wszystkie miejsca, a jest szansa nawet udowodniona, że ceny mieszkań dla młodych ludzi byłyby bardziej przystępne, nie musielibyśmy żyć na kredycie na 30 lat. I dlatego tu jesteśmy. Jak to jest możliwe? Czy rządzący nie wiedzą, że ich ustawa wywoła odwrotny skutek? Czy są głupi, czy są skorumpowani? Jak to się może dziać? Niestety nie wiem, nie znam ich, mogę tylko to się domyślać. Mamy nadzieję, że nasza tutaj demonstracja ich uświadomi, że ludzie zauważają, że to jednak nie jest w porządku i zmienią swoje postępowanie. Teraz wszyscy, proszę państwa, idą na tło. Teraz wszyscy będzie wyglądało, jakby nikt nie przyszedł, tylko jakby sami organizatorzy byli. Mamy transparenty takie jak Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Transparent ciekawy z tego tytułu, chociażby, że narysowany, namalowany ręcznie, więc musiał kosztować dużo wysiłku. Nie bierz kredytów, zmień polityków na plakacie. Życie nie na kredycie, nie ufać banksterom. Samba zaraz będzie, my będziemy mówili, żeby Samba nie spowodowała nam wyłączenia monetyzacji, czy też zasięgu obcięcia za prawa autorskie. Naprawić krzywdy wyrządzone lokatorom, również nasmarowany farbą... Zero szans na mieszkanie! Zero szans na damy im chwilę pokrzyczeć. Zero szans na mieszkanie! Mamy plakat. Tak, 3D i taki plan mieszkania. Bardzo ciekawy. Zero szans na mieszkanie! Zero szans! Też nie masz twoim zdaniem szans żadnych na mieszkanie. Nie wiem jeszcze tego. Jeszcze nie zastanawiałeś się nad tym. Nie. Ale nie zastanawiałeś się nad wzięciem kredytu, a może nie brać kredytu, tylko w inny sposób. Może liczysz na... Jeszcze o tym nie myślałem. Za młody jesteś. Tak, za młody jestem. A ile masz lat? Za mało. Tak mniej więcej. 65. Nie, dobra. Dobra. Dobra, widzę, że Samba gotowa. Oficjalnie otwieram zgromadzenie. Możemy krzyczeć dalej. Mieszkania dla milionów, nie dla milionerów! 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 Pan jest demonstrantem, czy pan jest uczestnikiem też? Cześć. Przyszedłem zobaczyć, co tu się będzie działo. Czy ty twoje szanse na mieszkanie oceniasz też na 0%, czy na jeszcze mniej, czy na więcej? Nie, no dlaczego? No jak ktoś z rodziny umrze, no to... W ten sposób. Dzień dobry państwo. Mimo, że zostali parlamentarzystami, to jednak wciąż państwo uczestniczą na demonstrację. Czy to się w pewnym momencie zmieni, czy nigdy? Czy zawsze będą państwo wierni, aktywowi? Rozmawiamy. Z Pyto.pl. To przestaliśmy rozmawiać. A dlaczego? Państwo są wybrańcami narodu, parlamentarzystami i odmawiają rozmowy z dziennikarzem? Dlaczego? No niestety nietolerancja jest wciąż jednym z głównych elementów
bijących od parlamentarzystów lewicy. Czy też swoje szanse na mieszkanie pani postrzega jako bliskie zeru, czy też mniejsze od zera również, tak? Tak, jak najbardziej bliskie zera. A właśnie chciała pani ten kredyt, tylko kredyt jest za drogi. Nie, ja nawet nie mam pieniędzy na wkład własny, a przez ten kredyt tylko ceny wszystkim urosną, więc ten projekt jest jak najbardziej bez sensu. No to co, będziesz mieszkała z rodzicami do końca życia? Jak na razie stać mnie na wynajem i wynajmuję mieszkanie, no ale ceny i tak rosną, że te perspektywy są po prostu przykre dla nas wszystkich i dlatego tutaj stoimy, żeby pokazać nasz sprzeciw. A twoje rówieśniczki jak sobie radzą z problemem? Czy faktycznie jest tylko takie liczenie na to, że ktoś z rodziny przekaże mieszkanie, czy ludzie się zadłużają? Także w ogóle o niczym innym nie mogą myśleć. Czy... No różnie jest. Nie? Niektórych stać na kredyt, niektórzy coś odziedziczyli, a niektórzy, tak jak ja, nie mają na to szans, albo nie są z Warszawy, a tutaj wybrali życie, więc no jest trudno. Różne są historie ludzi. Może łączcie się w pary wszyscy, jakby tak, w singli jest strasznie dużo. Tak jest, ale chyba tak się też dzieje, no słyszymy o historiach, że związki się rozchodzą, a para nadal mieszka razem, bo niestety ich na wynajem dwóch mieszkań. Że mieszkanie łączy w dzisiejszych czasach bardziej niż ślub. Trochę chyba tak jest. Pan swoje szanse na mieszkanie ocenia na parę procent, czy też na 0%? Ja mam mieszkanie. A jak pan sobie ogarnął to mieszkanie? Mieszkałem z rodzicami, odkładałem pieniądze, aż sobie kupiłem. Tak, że mieszkałem z rodzicami, odkładałem pieniądze, aż umarli, nie? Słucham? No nie, aż pan kupił, nie aż umarli, tylko aż pan kupił. Nie, no aż kupiłem, tak. Rodzice mieszkają osobno, pan osobno teraz. Bardzo dobrze, jak powinno być. Czy w jakim wieku udało się panu osiągnąć to? No co, nie pamiętam. 30, 29. Szybkowo szybko. Nie wiem, czy to jest szybko, czy wolno. No, to zależy, jak kto chce mieć mieszkanie. Poza tym nie trzeba kupować mieszkania na własne. Można sobie wynająć. Ale ten wynajem jest tak drogi teraz. Oni właśnie chyba też tutaj mówią, że nie stać ich nawet na wynajem. Wie pan co, no dobrze, no ale jak kogoś nie stać na wynajem... A mnie nie stać na Ferrari. A chcę mieć. Dajcie mi Ferrari. Dlaczego nie mam mieć prawa Ferrari? Bardzo blisko jest salon, może pan popytać. No ale no właśnie, no. Jak chcę mieć Ferrari? Chciałem tylko spytać, jak oceniacie wasze szanse na mieszkanie? Na 0% szans, czy jednak jakieś szanse są? Zerowe. Też zerowe szanse na mieszkanie? Zerowe. Chcielibyście mieszkać razem, a się nie da. Kredyt 0% miał... A czy piesek ma swoją własną budę, czy ma również 0% szans na budę? A uśmiechnięta Polska w propagandzie liberałów miała być taką... Nie rozmawiaj z nimi, Azorku. Co się dzisiaj tutaj dzieje? Jakie są wasze postulaty? Ja po prostu przyszedłem, bo jakby widzę, co może przynieść ten kredyt 0%, jakby podatek 0% dla deweloperów, jakby no przyszedłem, żeby pokazać też, że no to nie będzie dobre. Dlaczego? No jakby to tylko jakby odciąży też właśnie deweloperów, jakby wszyscy mówią, że to ma pomagać, jakby też wspomoże też jakby ludzi, a tak naprawdę to tylko będzie pomagać do deweloperów. I jakby tylko ich odciąży, nam dalej będzie przeszkadzać, jakby niczym to nie pomoże. Masz swoje mieszkanie? Nie, nawet o tym nie myślę właśnie. Przez to, jakie są ceny. Dzień dobry. Czy dlatego jesteś zamaskowany, że nie chcesz być rozpoznany przez nikogo? Mam kompleksy i uważam, że nie mam ładnej twarzy. To wszystko. Dlaczego kredyt 0% nie jest dobrym pomysłem? Dlatego, że nie skorzystają na tym mieszkańcy, tylko firmy, deweloperzy, ci, którzy posiadają mieszkania. Dla normalnych ludzi nie będzie na mieszkania stać z tym kredytem, bo będą coraz droższe. A czy wy macie realne... Macie swoje mieszkanie może? Nie. A jakie są wasze szanse? Pewnie wszyscy się śmieją. To może jak rodzice umrą? Czy wy macie swoje już mieszkanie? Czy... Jakbyśmy mieli, to byśmy tu nie byli pewnie. Znaczy nie no, niektórzy mają, a mogą na przykład wspierać tych, którzy nie mają. No nie. Wy macie mieszkania? Nie mamy, bo jestem studentem i mnie nie będzie nigdy stać prawdopodobnie. No ale przynajmniej... Jakiś tam 1% ludzi w Polsce ma bardzo dużo mieszkań i jest dobrze w masełku, także dobrze dla nich. Cieszymy się ich szczęściem, bo ja jestem solidarny i solidarnie się z nimi cieszę, że oni to mają dobrze, a ja mam źle. A co studiujesz? Ja studiuję kulturoznawstwo. Nie potrzebuję jakby też... Ja nie potrzebowałem domu studenckiego, na szczęście, no ale znam ludzi, którzy no, siedzą tam w tym starych, obskurnych domach studenckich, no i no, nie wygląda to za dobrze.
u mnie też już wzrasta czynsz, także no coraz gorzej, zwłaszcza dla studentów, ale dla starych ludzi też, no bo też ich no, nie stać na czynsz na przykład, tak? Nawet jak nie mają mieszkania, to jeszcze gorzej, tak? Zmieniła się władza. Czy to może zmienić coś? No zmieniła się i widać na jaką się zmieniła. Na jaką? Może lepszą. Dlaczego? Ale jak widać, no nie ma poprawy w tych rzeczach, które PiS zrobił wtedy. Dalej ten program jest kontynuowany, a on nie działa i nie będzie działać. I to nawet mówią jakby ludzie, którzy są zawziałymi liberałami, także niech oni się zastanowią, pogłówkują trochę, bo żyjemy, jesteśmy piątym największym krajem Unii Europejskiej, a no nie widać tego, żeby było coraz lepiej, tylko jest coraz gorzej. Tutaj panowie Straight Edge, 0%, top procentom. Czy od dawna żyjecie bez alkoholu zupełnie? Ja od 4 lat. Gratuluję bardzo. Okay? Tak, 4 lata. Ale jesteś przeciwny 0%, jeżeli chodzi o kredyty, o mieszkania. Czy sam swoje szanse postrzegasz na wyższe niż 0%, czy ty osobiście masz swoje mieszkanie, tylko utożsamiasz się tutaj z protestującymi? Nie mam mieszkania, szanse jakieś mam, ale kiedy? Ale nie takie szanse, że prawo się zmieni, tylko takie, że może dostaniesz od babci, tak? Nie, zarobię, tylko że nie wiem, w sensie nie wiem kiedy. Ale zarobisz i kredyt też, zadłużysz się i tak dalej, czy chcesz zarobić tyle, żeby móc sobie po prostu kupić mieszkanie? Tyle to nigdy nie zarobię. Nie jest to realne, twoim zdaniem, w Polsce w dzisiejszych czasach? Nie. Cały czas mi ucieka. Dziękuję. To już mówiliśmy o tym, co to za lewica, ale pana zapytać, kto to w ogóle jest za ustrój, kto to jest za demokracja, w której nie mamy wyboru, bo wszystkie partie to partie deweloperskie. Teraz mówimy o kredycie 0%, wcześniej był kredyt 2%, ale historia wielkiej miliardowej kroplówki w stronę elit, w stronę miliarderów, multimiliarderów w Polsce i za granicą, ze strony naszej, z strony naszej kieszeni budżetu, to jest historia całej trzeciej RP. A jakie pan dostrzega największe patologie rynku mieszkaniowego? Skąd wy jesteście, przepraszam? Bo tak nie... Znienacka. No ja wiem, że... A to jest znienacka, to jest taka telewizja? Czy tak. To jest? Okej. Jakie ja dostrzegam patologii rynku? No na pewno problemem jest to, że ceny mieszkań odleciały w górę i są coraz wyższe, tak? I jakby no coraz mniej ludzi stać, jakby, żeby w ogóle wziąć kredyt. Już nie mówiąc o tym, żeby to mieszkanie kupić, tak? A wraz z cenami mieszkań do góry lecą też ceny wynajmu, więc jakby to jest taka samo nakręcająca się spirala, no. Według mnie ten kredyt 0% jest totalnie bez sensu, także... Jak przerwać tą spiralę? Że chcemy budowy cóż, milionów może tak jak w Wiedniu na przykład, czyli budując tanie mieszkania komunalne. Ale Wiedniu. W Wiedniu. Tutaj mamy memy. CPK 30 miliardów, dopłaty dla banków, 22 miliardy. A tutaj jest deweloperzy i banki, 21,5 miliarda z budżetu na mieszkanie. Czyli rozumiem, że wy nie macie swojego mieszkania. Nie mam swojego mieszkania i mimo, że jestem programistą, osobą raczej dobrze zarabiającą, to mimo to im więcej oszczędzam, tym nadal więcej mi brakuje, bo no, ceny mieszkań uciekają mi coraz szybciej. A możesz tutaj wyjaśnić tego mema dla tych, którzy nie rozumieją? Może nie? Tak, chodzi tutaj o to, że wydanie 30 miliardów na budowę tego tak zwanego mega lotniska jest sprzedawane nam jako megalomania, a wydanie tak naprawdę no, też podobnego rzędu wielkości kwoty na transfery do banków już nagle na to pieniądze są. Dzięki serdecznie. W latach 90. i 20. Ładne kimono. Sam je wykonałeś? Tak. Jakieś tam rzeczy, które znalazłem. A to jest ten judo ryś albo coś takiego. No tak, to jest do judo chyba. Znalazłem to w lumpie, ale przerobiłem na swoje. A ja dzisiaj słyszałem, że na kimono oszczędza się całe życie. Podobno. I że prawdziwe japońskie kimono kosztują jakieś astronomiczne kwoty. No ja jestem speedrunnerem ogólnie. Ja szybko sobie bardzo poradziłem w życiu. Już mam przyoszczędzony na kimono. W zysku, żeby cały czas dawać się oszukiwać. Warszawa to nie jest miasto debili, imbecylów, które będzie po wieki dało się ssać z naszych marnych pensji.
Jezu. Tusk do roboty za 3000 zł! Tusk do roboty za 3000 zł! Przepraszam, takie pytanie, czy na cukier, czy na jajko się trzyma Irokes? Po to, żeby nie było alternatywy. Pozwól, że nie powiem. Nie, bo to się robiło tak kiedyś, że białko z jajka, cukier i odkurzacz. Tak robisz, czy nie? 70% mieszkań kupowanych za te miliony. Odkurzaczem. Inwestycje, to są skarbonki. Tak właśnie organizator opowiada o sytuacji takiej faktycznie bolesnej, że bardzo wielu ludzi mieszkających w tej okolicy zostało wysiedlonych, bo ich mieszkania, lokale, kamienice potrzebne były do spekulacji, jak opowiadają. Lokale wciąż stoją puste, z których eksmitowano ludzi, natomiast okolica zmienia się w okolicę ekskluzywną, gdzie są salony samochodowe, drogi samochodów, sklepy ze złotem, zegarkami i takie klimaty. No faktycznie jest to smutne. Niestety trzeba też przyznać, że takie zjawiska odbywają się we wszystkich europejskich miastach, więc no, macie swoją Europę. Mamy swoją Europę. Jakie według ciebie są najgorsze patologie na tym rynku mieszkaniowym? Cóż, mieszkam sama, można powiedzieć, takiej patologii, bo mieszkam w 29-metrowym mieszkaniu z moją przyjaciółką i płacimy za nie 3000 zł. O, i to są fakty przykre. Są. Rozumiem, że po prostu nie stać cię na nic. Ani jednej, ani drugiej. Jakby nie mamy w ogóle możliwości, żebyśmy miały zdolność kredytową kiedykolwiek, myślę, więc tak to wygląda. No akurat ja przez przypadek przyjeżdżałem tutaj, ale niedawno wyświetlały mi się posty Lewicy, które też udostępniałem, związane z tą dotacją do kredytów mieszkaniowych. Ja też jestem w takim wieku, że no, zaczynam sobie zdawać sprawę z tego, że nigdy nie będzie mnie stać na własne mieszkanie i że właściwie będę wynajmował mieszkanie do końca życia i jakiś jest to taki moment, kiedy te rzeczy zaczynają we mnie budzić niezgodę po prostu na to, jak to wygląda. No i akurat przyjeżdżałem, bo jechałem, się zatrzymałem i stoję tu już od dłuższego czasu i jestem rozemocjonowany. A nie widać po tobie po prostu taki poker face. Tak? Nie, ja mam po prostu mi tutaj tłumie łzy po prostu, jak słucham, tak bo ja też się Nakręcasz. Tak. Co zrobić z tymi przeklętymi deweloperami? Znaczy ja nie mówię, że trzeba coś z nimi robić, ale myślę, że... Ja to powiedziałam. A. No to według ciebie co zrobić? Ja zadaję pytania. Nie wiem, myślę, że trzeba byłoby ich rynkowo wyprać, budować mieszkania komunalne, które by były tak tanie, że nieopłacalne byłoby dla deweloperów dalsze funkcjonowanie na rynku, a mieszkania stałyby się nie jakby inwestycją, a prawem człowieka. Teraz jak się patrzy na statystyki w Europie... Radek! Jak się patrzy na statystyki w Europie, to w Polsce najstarzej jakby wyprowadzamy się od rodziców. Na Uniwersytecie Warszawskim miejsca w akademikach jest tylko dla 5% studentów, gdzie kiedyś było na SGW jest dla 20, to też nie jest wystarczająco. I jak mamy uczyć, żyć, wyprowadzać od rodziców po prostu na takim rynku mieszkaniowym, gdzie ceny są już o 1000 zł większe za dwupokojowe mieszkanie co 2 lata temu, a 2 lata temu też nie było dobrze. Czy ma pani nadzieję na jakąkolwiek zmianę, czy taka lipa będzie trwała już do końca świata, jeden dzień dłużej? Raczej to będzie trwało, bo nikt za starszymi ludźmi się nie ujmie. No młodszymi chyba też nie. No młodsi to jeszcze mogą coś wywalczyć. Natomiast ciężko się żyje w takich warunkach. Czy po jakikolwiek politykach pani dostrzega nadzieję, czy pani sądzi, że każdy, kto dochodzi do władzy, to patrzy tylko na pieniądze i na... No, oczywiście na początku wszyscy obiecują, parę miesięcy trwa takie zadbanie o jakieś porządne sprawy, a później norma. A ten rząd aktualny, jest pani zawiedziona, czy... Nie, no
No, myślę, że zmiana powinna była nastąpić. A co będzie? Czy nastąpiła zmiana na lepsze, czy na gorsze? Czy nie wiadomo jeszcze? No, wygląda, że na lepsze, ale nie wiadomo, czy będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Sobie stanę na tle tylko. Tak właśnie w miłej, pokojowej atmosferze odbyła się demonstracja przeciwko kredytowi 0%. Zebrani tu ludzie, uśmiechnięci i zadowoleni. Przyjęli nas też bardzo gorąco i ciepło, z czego też powodu jestem bardzo zadowolony, bo wielokrotnie PytaPL była przeganiana. Dzisiaj nie, dzisiaj przyjacielsko wręcz. Uśmiechnięci, zadowoleni, demonstranci razem z nami krzyczą: mieszkanie prawem, a nie towarem. Ha! I 0%. Nie pijcie alkoholu, dzieci. Wywoła prawdziwy gniew. Dziękuję. I przyjechałem tutaj też, żeby wam powiedzieć o jednej rzeczy. Ja mieszkam w takim miejscu, które od 30 lat jest nielegalnie zamieszkiwane, jest nielegalnie okupowane. Nie czekajcie na żaden socjalizm, nie czekajcie na żaden komunizm. Zajmujmy pustostany! Pani nie słyszy, bo nie jest też tak dziwne, że ona nie słyszy, dlatego że jest bardzo głośno. Pustostany! Mogę znaleźć pytanie na migowo. Ręce ludzi! Pustostany! Ręce ludzi! Dlatego na migowo, wiem, rozumiem, dlatego na migowo próbuję. Ja tu przyjechałem z moją towarzyszką Leą i powinni się bać tych, którzy domagają się mieszkania. Małe przekomarzanki i takie uszczypliwości, bo jak wiadomo, kto się czubi, ten się lubi. Mieszkania dla milionów, nie dla milionerów. Nie dla milionerów.